Tak, niewątpliwie. Trener powinien na sali, na treningach kierować, dyrygować drużyną i starać się jak najbardziej zdopingować do pracy cały zespół i poprzez swoją intonację swojego głosu. Myślę, że udaje mi się to osiągnąć i stają się coraz bardziej mocni. Techniki są coraz mocniejsze, tak, oczywiście. I razem siebie tak dopingujemy. Oni poprzez swoje, kime, ja poprzez swoje i razem nam to się fajnie chyba udaje. Nieco prawda, ten sport kojarzy się zawsze z matą i z salą gimnastyczną. No teraz mamy wiosnę. Czy w tym okresie wychodzicie gdzieś do lasu trenować? Oczywiście. Jest to, w tej chwili jesteśmy w kimonach. Dziwne by to może było, jakbyśmy biegali gdzieś tam po lasach czy ulicach w kimonach. Natomiast oczywiście w dresach organizujemy obozy letnie, zimowe. Jest to naturalne, że biegniemy sobie wtedy w dresach do lasu, nie przeszkadza nam śnieg, żadna pora roku. Tam ćwiczymy nasze techniki, chodzimy na jakieś łączki. Tam już wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Obserwuję, że macie zróżnicowane kolory pasów i belki jakieś naszyte. Od czego to zależy? Od stopnia. Zależy to od stopnia. Poziomu zaawansowania, tak? Tak, zdaje się, co... Na pasy biały, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski i tak dalej. Aż do czarnego, tak jak mistrz. Do 14 lat zdajemy na beleczki właśnie takie jak tu. Po 14 latach zdajemy na pełne pasy. Na pełne pasy. Tak. Powiedzcie może, jakie osiągnięcia dotychczasowe macie na swoim koncie? Ja na zawodach w szukach zdobyłem pierwsze miejsce w kumite i drugie w kata. I jeszcze byłem na organizowanym w naszym klubie IMKA, tam był też turniej i zdobyłem pierwsze miejsce w kata i trzecie w kumite. W szukach to były takie zawody strefowe, startowały różne kluby. No i rzeczywiście wykazali się, tam były to ich pierwsze zawody i od razu takie wyniki, sam byłem zaskoczony. Proszę Marek, może też się pochwalisz? Ja miałem pierwsze miejsce w pszczółkach, miałem pierwsze miejsce w kata, a trzecie w kumite. Czy możecie wyjaśnić mi, jaka jest różnica między kata a kumite? Kata to jest walka z cieniem, a kumite to jest walka już poważna z partnerem. A moglibyście przedstawić jakieś ruchy z kumite? Tak. Proszę. Znaczy zrobicie oczywiście kumite dla waszego wieku dostępne, tak? Bo jest oczywiście kumite dla dorosłych, gdzie nie ma już żadnej zapowiedzi, a oni, proszę, już możecie kontynuować. Oni w tej chwili robią ruchy ataki zapowiedziane i już dowolna obrona, blok i kontratak. Proszę.